Czy może być to zjawisko pozytywne? Najczęściej chyba jest tak, że samotność odczuwamy jako coś przykrego, często jako poczucie krzywdy też gdzieś to odbieramy. Czasami urasta to do takiej intensywności, że wydaje nam się, że już nie potrafimy żyć, tak, że nie damy rady, więc w takim ujęciu raczej ta samotność jawi się negatywnie. Ale z drugiej strony, jak sobie też tak pomyślę, że to, co jest w nas, przyczyny tej samotności, czasami powodują taką sytuację, że my przestajemy w ogóle cokolwiek czuć, że jesteśmy obojętni wobec ludzi, świata i siebie, to może już lepiej nawet trochę z tą samotnością pocierpieć i chociaż skonfrontować się z tym, co się w nas dzieje, niż po prostu zostać takim. Soplem lodu bym powiedział, więc taki pozytyw bym dostrzegł. Można by na samotność też popatrzeć trochę z innej strony, i tam się jawią pewne pozytywy. Czyli na samotność jako taki stan, gdzie nie czuję się samotny, ale jestem sam. Tak? Czyli od czasu do czasu pozostaję sam ze sobą, że jestem w relacji sam ze sobą. I jest mi w tym po prostu dobrze. Jestem zadowolony, nie czuję jakiegoś dyskomfortu. I myślę, że taki stan jest bardzo przydatny i tutaj bym to, to jako pozytyw wymienił. Dlaczego pozytyw? No, bo z jednej strony. Myślę, że to w jakiś tam sposób buduje i rozwija naszą osobowość, ale z drugiej strony też pozwala po powrocie z tej, z tej samotności w cudzysłowie tak, do relacji budować bardziej satysfakcjonujące i zadowalające relacje. Że unikamy wtedy takiej sytuacji, że my musimy zawsze, już i w każdej minucie z kimś być, że możemy sobie w komforcie pobyć sami, na przykład. Czy można być samotnym mimo wielu znajomych? Jak najbardziej tak, to są takie sytuacje, o których już tam troszkę y, mówiłem, czyli y, ja bym tutaj widział głównie takie osoby, które nie do końca uwewnętrzniły ten y, obiekt, że y, mimo fizycznej relacji i obecności kogoś y, bliskiego, że ciągle za kimś y, tęsknię, ciągle mi kogoś y, y, brakuje. Y, czyli y, można powiedzieć, że na zewnątrz tutaj ktoś jest, tak? Ale to, co ja czuję wewnątrz, jakby jest nieadekwatne do tego, co się dzieje wokół. Często w takie sytuacje właśnie powodują, że osoby, które czują się w taki sposób samotne, tak, jakby gonią za kimś bliskim, gonią za tą drugą połową na przykład, tak, albo gonią. Bo jakby nie czują się w pełni całością tak? i chciałoby się uzupełnić, tak trochę w cudzysłowie. Tak? W związku z tym jakby też popadają trochę w taką pułapkę, ponieważ wydaje im się, że znalezienie tego kogoś na zewnątrz tak? ukoi ich ból związany z tą samotnością. Natomiast no, nigdy ta droga nie jest rozwiązaniem, tak? bo brakuje czegoś raczej pewnego poczucia tak? wewnątrz, a nie, a nie na zewnątrz jakiejś sobie. Kto najbardziej narażony jest na samotność? Nie wiem, czy, czy można by wymienić pewien typ człowieka, który najbardziej jest narażony na samotność, bo wracając do tej teorii obiektów. Moglibyśmy no, jakoś tak poklasyfikować osoby, tak, że w zależności od tego, jakie my mamy te obiekty, tak, czyli jakie mamy też nastawienie do ludzi, to różnie budujemy te relacje. I każdy z tych typów no, powoduje, że, że gdzieś nie budujemy tych relacji. Natomiast, tak chodzi mi po głowie pewne zaburzenia, pewien typ osobowości, myślę tutaj o narcyzmie. Może nie dlatego, że jest to jakieś takie wyjątkowe zaburzenie, tak? ale za to bardzo częste, że generalnie jak sobie gdzieś tam wspominam literaturę taką właśnie psychoanalityczną, to w czasach, kiedy powstawała psychologia, psychoanaliza i Freud jeszcze pisał swoje dzieła, no to nagminnie mówiło się wtedy o na nerwicach, konfliktach i, i seksualności. Natomiast chyba to miejsce dzisiaj zajął właśnie narcyzm, czyli bardzo często pojawiają się np. u mnie w gabinecie osoby, które jak nie mają zaburzeń osobowości tak narcystycznych, to, to chociaż mają taką silną część tak, narcystyczną. Czym jest ten narcyz i jak to się ma do samotności? No, jeśli mówimy o zaburzeniu osobowości, to, to byśmy tutaj wymienili tak zwane mechanizmy obronne, czyli takie trzy sposoby reagowania, inaczej mówiąc. Tak? Czyli w narcyzmie byśmy mieli takie Idealizację, dewaluację i rozszczepienie. Rozszczepienie rozumiane jako takie przeżywanie na czarno-białe obrazy, dobre, złe. Prawda? W związku z tym, osoba, która w taki sposób funkcjonuje, właściwie nie jest w stanie zbudować też relacji, ponieważ no, jeśli znajdzie się w kontakcie z kimkolwiek, no to ktoś w tej relacji musi być albo idealny. Albo całkiem zły, tak? Bo no nie ma pośrednich rozwiązań. Yy, czyli najczęściej się tak dzieje, że yy, osoby o takim, o takim charakterze, tak? o takiej osobowości narcystycznej yy, w pierwszym kontakcie idealizują tak? kogoś, z kim się spotykają. Na przykład u mnie w gabinecie wygląda tak, że przychodzi ten pacjent, siada sobie. I pytam o różne rzeczy, no i między innymi, dlaczego akurat moją osobę wybrał tutaj do pomocy. No, bo pan jest najlepszym terapeutą. Nie tak? powstaje pytanie po pięciu minutach rozmowy, skąd ten pacjent wie, że ja jestem najlepszy terapeutą. No nie wie, nie ma żadnego pojęcia, jaki ja jestem. Tak? Czyli inaczej mówiąc, jest w kontakcie ten pacjent trochę sam ze sobą, nie? czyli wyobraził sobie moją osobę, stworzył pewien obraz, taki, jaki by chciał, żebym ja był. I, I tak mnie widzi, czyli inaczej mówiąc można powiedzieć, że w ogóle zignorował mnie jako mnie, tak, czyli trochę y, wtedy dochodzimy do tej teorii takiego lustra w tym narcyzmie, tak? i zakochania samego w sobie, bo, bo co, no bo y, wtedy ja służę tylko jakby, jako takie y, odbicie, tak? czyli jestem potrzebny tej osobie po to, żeby potwierdzić, że na przykład ona sobie znalazła najlepszego terapeuta. Zwykle kończy się to po kilku sesjach tak zwaną dewaluacją, czyli rozczarowaniem, że ja nie spełniam tych oczekiwań, i że tak naprawdę to już do niczego się nie nadaje prawda? i nic tutaj nie zrobię, czyli idzie to w drugą stronę. Czyli na czym polega problem? No, na tym, że cała energia, tak zwane libido, prawda? zostało przesunięte z tej osoby, z którą mogłaby ta osoba. Narcystyczna, tak, nawiązać relacje na samego y, siebie. No to jest właśnie, to tu moglibyśmy powiedzieć, że wtedy ten narcys kocha samego siebie. Tak? No i y, jak to się ma do samotności i do relacji? Y, no tak, że, że mimo że taka osoba deklaruje, że chciałaby nawiązać kontakt, że ona może być w rozmowie bardzo taka operatywna, wydawałoby się, że by otwarta. Y, y, to nie jest w stanie zbudować głębszej emocjonalnej, bliskiej relacji. Boi się panicznie przyjmowania, tak, czyli zależności. To można by było taki przykład powiedzieć, że jak ja jestem w relacji z taką osobą, jakbyśmy sobie wyobrazili, że pan operator jest taką osobą, tak? Ja bym powiedział z dobrego serca, że muszę tam kamera trochę. Przekrzywiła. No może nie, nie w czasie tak nagrywania, ale, ale przed, prawda? No i teraz, gdyby miał taką cechę, to by sobie pomyślał, że ja mu chcę dokuczyć, tak? bo go oceniam. Ale co wtedy by stracił? No straciłby taką możliwość, że mógłby mnie odebrać jako osobę, która z sympatią i, i z taką chęcią pomocy yy, daje po prostu radę, czyli chce yy, pomóc. Przez yy, zobaczyć. Że taki drobny niuans, ale na starcie kontaktu, albo psuje możliwość tej relacji, albo jeśli nie ma tego narcyzmu, tak, to właściwie otwiera możliwość. I tak sobie myślę, że jak już troszkę wychodzę poza swój gabinet i obserwuję no, tak szerzej trochę nasze społeczeństwo w różnych sytuacjach, w różnych instytucjach, to dość dużo osób taki element gdzieś tam posiada w swojej osobowości większy lub mniejszy. Stąd też no, trochę też takie to jest smutne, tak? że gdzieś właściwie zastępujemy takie patrzenie na siebie, gonitwę za samorozwojem, tak? koncentrację na samym siebie, a tracimy właściwie możliwość czerpania, satysfakcji, zadowolenia z relacji z drugą osobą. Czy możemy zaradzić temu zjawisku? Z tego, co mówię, to właściwie wynika, że ta samotność już jakby chyba się powtórzę, tak? Mówiłem o tym, że ona jest trochę poza naszą kontrolą, że też to, czy my się czujemy samotni, czy nie, powstaje na przestrzeni całego rozwoju. Od no, pierwszych miesięcy naszego życia poprzez kolejne lata dzieciństwa, dojrzewania, aż do dorosłości. W związku z tym, jeśli Pani mnie pyta o to, czy możemy temu jakoś zaradzić, no to teoretycznie mógłbym odpowiedzieć, że należałoby oddziaływać, pomagać tak na, w całym okresie tego, tego rozwoju i tworzyć no, takie warunki, tak, żeby... Odniosę się do, do początku naszej rozmowy, aby dzieci, a potem osoby dorosłe mogły uczyć się, budować pozytywne relacje. Ale jak miałbym wymyśleć teraz jakiś system, jakiś sposób, prawda, to wydaje mi się to zadaniem bardzo trudnym. No bo gdzieś po drodze mamy rodzinę, mamy przedszkolę, mamy szkołę, właściwie wszędzie tam jest miejsce na to, żeby jakby trochę przeciwdziałać tej samotności, już tak powiem. Ale z drugiej strony, jeśli uznamy, że ta samotność jest wynikiem jakichś procesów, które odbywają się w nieświadomości dzieci, a potem dorosłych, no to, no to jest strasznie to trudne do zrobienia. Niemniej wydaje mi się, że też bez jakiejś wielkiej wiedzy, tak? bez analizy, nawet bez takiej wiedzy psychologicznej, jeśli gdzieś w tej rodzinie przedszkolu, szkoła i tak dalej, stworzymy takie relacje, które my, to znaczy ci dorośli, tak? stworzymy. Takie relacje, które są no, w miarę wspierające, pełne zrozumienia, jakiegoś też y, y, ciepła. Tak? A jeśli już dochodzi do drażliwych sytuacji, to też y, takich, gdzie możemy o tym rozmawiać, gdzie jest pełna y, otwartość, tak? gdzie na przykład dzieci nie czują się odrzucone, odtrącone, y, to, y, to może to sprzyjać. Tak? Bez takiegoś nawet takiego świadomego kierowania, ale może to sprzyjać temu, że że w dorosłości te dzieci nie będą się czuły y, samotne. Natomiast y, no, y, nie chciałbym tutaj idealizować tego pomysłu i jak też bym nie przypisywał jemu jakoś jakichś takich wielkich osiągnięć. Myślę, że to jednak jest gdzieś zadanie takie rozwojowe każdego z nas osobno. Do czego może doprowadzić długotrwała samotność? Myślę, że y, przede wszystkim y, Samotność jest skutkiem tak? pewnych problemów emocjonalnych, nierozwiązania pewnych zadań rozwojowych. I teraz, jak Pani pyta o skutki znów samotności, to sobie tak myślę, że na pewno samotność może potęgować przyczyny swojej tej samotności. Tak? Czyli te problemy, które doprowadziły nas do samotności, mogą narastać. Czemu tak się dzieje? Bo Właściwie, kiedy unikamy kontaktu, unikamy relacji, albo w sposób sztywny powtarzamy ciągle to w taki sam sposób, to tak naprawdę my nie konfrontujemy się z rzeczywistością, nie weryfikujemy tego, co czujemy, tylko utrwalamy to, co, to, co stare. Czyli tak naprawdę i, i można powiedzieć, że samotność powoduje jakby jeszcze większą też trochę samotność, bo my wtedy się izolujemy jeszcze bardziej od od ludzi, od społeczeństwa. Drugi, drugi taki skutek samotności, który przychodzi mi do głowy, to jest sytuacja, w której ktoś poszukuje tak panicznie tego obiektu, tak, czyli kogoś bliskiego. I często tak jest, że. Efekt ten, tych poszukiwań może być nawet i tragiczny dla tej osoby, bo w to miejsce łatwo wstawić na przykład alkohol, tak? albo narkotyki, albo inny rodzaj uzależnienia. Czyli inaczej chcę powiedzieć, że kiedy na przykład mówimy o uzależnieniach, to właśnie możemy mówić że też o, o tym, że ten obiekt uzależnienia jest tym obiektem poszukiwania, tak? który miałby nam. Zlikwidować tą samotność. Tak się dzieje na przykład też w zaburzeniach odżywiania, gdzie, gdzie jedzenie, czy, czy, czy zajęcie się no samym, samym tym jedzeniem lub niejedzeniem, tak? bo zależy o jakich o zaburzeniach mówimy staje się takim obiektem trochę zastępczym. I można powiedzieć, że taki obiekt zastępczy nas w pewien sposób uspokaja, no ale tylko chwilowo, no bo w skali dłuższego czasu przynosi inne niekorzystne jakieś skutki, czasami niszczy nasze życie. Także te uzależnienia bym tutaj, czy, czy zaburzenia jedzenia gdzieś bardziej tak zaakcentował. Natomiast jak najbardziej Wszelkie takie problemy emocjonalne już trochę tak uogólniam, które mogą się gdzieś tam pojawiać w naszej psychice, pewnie większość z nich będzie się nasilała właśnie w takiej relacji, w takiej sytuacji samotności. No z racji tego, że, że jesteśmy jakby właśnie, jak wcześniej powiedziałem, pozbawieni możliwości rozmowy, konfrontacji, weryfikacji tego, co my tam myślimy, czujemy z drugą osobą.